kochani. Jak widzicie, jestem już na lotnisku, czekamy trochę. No i postanowiłam nagrać dla Was początek filmu. To jest koniec naszej podróży, jednocześnie początek filmu. Nie będę już nagrywać w studio. Podróż zajęła nam więcej, z przygodami było, bo lot odwołany, czy musieliśmy 2 dni dłużej zostać. To były naprawdę spore komplikacje, ale sama podróż była cudowna. Po prostu zwiedzanie i wszystko. I pokażę Wam naprawdę ekskluzywne miejsca, pokażę Wam cudowne już dekoracje, bo zaczął się świąteczny sezon na Polach Elizejskich i w tych wszystkich luksusowych dzielnicach po prostu wszystko to dech zapiera. Zobaczycie wszystkie wielkie atrakcje Paryża, zobaczycie nasze, jak spędzaliśmy też wolny czas, restauracje, słynne miejsca związane z słynnymi osobistościami z Paryża. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Udało mi się też uzyskać taki prywatny, powiedzmy, dostęp do bardzo luksusowych sklepów w Paryżu, między innymi do Louis Vuitton, do Celine. Pokażę Wam fragmenty nagrań. Normalnie nie wolno kamerować, nie wolno kręcić w tych sklepach, ale załatwiłam, powiedzmy sobie, to w jakiś sposób z tam menadżerami, no i udało mi się nagrać dla Was, więc być może zobaczycie coś, co naprawdę nie jest tak łatwo nagrać, kamerować. Zobaczycie fajne, naprawdę fajne miejsca, też vintage shopy, bo odwiedziłam aż 3 vintage shopy w Paryżu, mimo bardzo napiętego planu wizyty, i postanowiłam pokazać ją Wam chronologicznie, czyli zobaczymy w pierwszej części, w filmiku dzisiejszym, tak jakby połowę podróży. I w drugim filmiku też chronologicznie kolejne dni, że będziecie widzieć, jak ta podróż wyglądała faktycznie. Myślę, że to jest dobry pomysł i miłego oglądania, kochani. Mam nadzieję, że będzie Wam się miło to oglądało, tak jak mi było miło Wam to kręcić. I po prostu to była moja wymarzona podróż od wielu lat. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, mimo troszeczkę stresu związanego z tą podróżą, no bo jednak wiecie, odwoływanie lotów, konieczność przebukowania, szukania hoteli, płacenia za te ekstra dni, co w Paryżu naprawdę nie należy do tanich, no była pewnym wyzwaniem, ale myślę, że jakoś to się mi zrekompensuje, moi drodzy, mam nadzieję. Pozdrawiam Was i zapraszam Was na ciąg dalszy filmu. Już teraz przechodzimy już konkretnie do Paryża po prostu, do podróży. A my lecimy. Pa! Tu widzicie, jak jesteśmy na lotnisku. Postanowiłam się przejść i nagrać dla Was, jak wyglądam dnia podróży. I tutaj lecimy sobie. To tylko taka krótka przebiteczka, żebyście zachowali chronologię tego vloga. Później był przewóz z lotniska, oczywiście autobusem do Paryża. To my w Paryżu jesteśmy. Taki mamy pokoik, bardzo mały i jest nieregularny. W ogóle on nie jest kwadratowy, ten pokój, bo to jest stare budownictwo. Jak najwięcej pokoi, wiecie, na tym trzeba zrobić. Ale bardzo fajna łazienka. Bardzo, bardzo czysto tu jest. Bardzo miły pan portier, widzicie? Naprawdę ładnie, fajnie zabudowane tu jest. Nowocześnie. I opatrzcie się. Jest łóżeczko bardzo czyste, naprawdę bardzo czyste tu jest, mega. Super. A ja chcę teraz Wam pokazać, opatrzcie, jakie fajne łóżko jest. I przede wszystkim, o! Przede wszystkim z okna jest co? Widok na Paryż. Nasza ulica. Rue Blomet. Jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy na Montmartre. Idziemy do Sacré-Cœur teraz. Patrzcie, prawdziwy francuski beret. Wow, berety francuskie. Ja mam takie w sklepie, jakbyście chcieli. O, to jest czad, słuchajcie. Yes. Vintage boutique. I'm going there. Patrzcie się. Thank you.
jesteśmy w vintage shopie na Montmartre. Super. Bardzo mi się podobają te ich vintage shopy, tak samo jak były w Barcelonie, bardzo fajne. I powiem Wam, że ceny w tych vintage shopach są naprawdę niezłe. Zobaczycie w drugiej części filmu później za kilka dni inny. I też powiem Wam, że ceny są naprawdę przystępne w tych sklepach. Co nie można powiedzieć o tych luksusowych butikach. Natomiast naprawdę tutaj spoko, można coś kupić, nawet fajnego. Ja się nie nastawiałam na zakupy, no bo wiecie, nie jechałam na zakupy tam. Może kiedyś. Autem wyprawa i od razu zakupy. Pokazuję Wam tu kilka takich fajnych wybranych perełek, które mi się spodobały. I w ogóle wystrój sklepu jest też bardzo przyjemny. Ja lubię takie właśnie sklepiki. Mam przyjemność wchodzenia tam po prostu. Naprawdę było sporo ciekawych rzeczy. Niektóre vintage, niektóre właśnie takie trochę designerskie, trochę z lepszych materiałów. Właściwie podobna polityka jak nasz sklepik w Wieliczce. Dużo biżuterii vintage, to jest super, naprawdę. Mnie tego trochę brakuje. Ja osobiście myślę, że u nas powinno być więcej tego typu rzeczy, właśnie takich biżuterii i bibelotów. No, ale też ogranicza nas przestrzeń. Przepiękna torebka, bardzo mi się podobała. Naprawdę fajna i jakościowa. No, tam cena też była dość już taka wyższa tej torebki, ale na pewno była warta. Bagażem spłuczuję. Tylko patrzę na nią. Jezu. To były czas. Gdzie my jesteśmy? Excusez-moi, monsieur. Gdzie jesteśmy? Je ne sais pas. Przepraszam. Gdzie my jesteśmy? W Paryżu. W Paryżu? A za ile jest północ? Muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, sześć. To ja muszę lecieć. To na razie. Pa! Jeszcze schody, no trudno. No i tutaj widzicie Bazylikę Sacré-Cœur, która jest na takim wzgórzu, który się nad miastem wznosi. No i później właśnie schodząc można przejść przez dzielnicę Montmartre i dojść do placu Pigalle, do takiej bardziej rozrywkowej, powiedzmy, dzielnicy. Zobaczycie za chwilę, jak pokazuje tam fragmenty bazyliki, ale także będzie przepiękny widok właśnie z tego wzgórza. Jest to takie jedno z miejsc widokowych na Paryż. Bardzo, bardzo fajne. Tu warto przyjść. Jutro będziemy zwierzę. Tu się kłódki zostawia. Kłódki? Kłódki. Tutaj zobaczcie, jak wygląda właśnie tam na górze ta dzielnica artystyczna. Jest mnóstwo kawiarni, bardzo starych kawiarni, miejsc właśnie, gdzie można zjeść, usiąść, wypić winko. Na placu będą też pokazane przez chwilę takie stoiska, powiedzmy, miejsca, gdzie malarze malują, czyli nadal można tam właśnie spotkać artystów, którzy tam pracują, robią portrety i tak dalej. Bardzo, bardzo urokliwe miejsce, słuchajcie, zaraz będziemy też sobie siedzieć w kawiarni tam, a tu Wam pokazuję takie właśnie najstarsze knajpki we francuskim stylu. Naprawdę są bardzo, bardzo urokliwe i bardzo też dużo ludzi tam jest. Jest tam naprawdę ruchliwie. To było wieczór, już wiecie, tak około 18 godziny. Tutaj właśnie zobaczycie nas zaraz, jak sobie siadamy w tej kawiarence, którą tutaj było widać po prawej. Także zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w La Bohème na Montmartre. Dzisiaj test regionalnych potraw francuskich. Grindelberg. Santé, tak? Bosko jest. Tu nie jest gorsze. Jest gorsze. Posiedziałabym dłużej, ale... Dramat tu jest, słuchajcie, dramat. Jak żyć tutaj w ogóle?
Tak. Nie wiem. Malarze. Cię malują te ludzi. Pięknie, pięknie. Idzie, Wiktor. Idziemy na Pigal. A nie, tu. A. Ciekawe, czy będzie wiało pod spódniczkę. Hej. Si, si, znaczy oui, oui. Dobra, teraz pokażę. Przejmuję stery, bo wyładował się telefon numer 1, aparat. I teraz proszę Państwa. Tak? Dobra, Kinga za hypnotizing. Ale tu jest co? Moulin Rouge. Proszę Państwa. Moulin Rouge, stary kabaret. Marilyn Monroe. I te sprawy. Proszę Państwa. Co? Co jest? Co? Moulin Rouge. Wiatrak się kręci. Kinga. Co powiesz? Co powiesz? Że tam można kupić obiad z tańcem kankana. No i oczywiście stylóweczka na drugi dzień, taka była bardziej francuska, bardziej elegancka, bo tego dnia wybieraliśmy się wieczorem na kolację z Wicką Anią, z którą się już jakiś czas temu spiknęłyśmy u mnie w sklepiku. Także mieliśmy zaproszenie i było naprawdę, naprawdę super. Cześć kochani. Jesteśmy sobie w naszym hotelu, jemy śniadanko. Oczywiście francuskie śniadanko. Croissant, szokola i też były z dżemem. Ale zaraz idziemy na miasto. Dzisiaj będzie moda francuska. Słynne butiki, ale idziemy też do Louvre i na pyszną kolację. Tam na ścianie jest napisane Liberté, Égalité, Fraternité, hasło francuskie. Republika Francuska, spodem wolność, równość, braterstwo. Jesteśmy w centrum Paryża. Idziemy przez most na Sekwanie zaraz. Bardzo listopadowa, francuska, paryska pogoda dzisiaj jest. Typowa dla tej pory roku. O, jak fajnie. Przechodzimy. Jesteśmy, słuchajcie, w samym sercu Paryża. Wiktora to mniej obchodzi, ale mnie obchodzi, że jesteśmy w sercu świata. Obchodzi go jednak. Okej, dobra. Jesteśmy w samym sercu światowej mody. Kochani, jesteśmy przy pawilonach wystawowych. Tutaj jest, są, widzicie, pałace kryształowe i tutaj się odbywają bardzo duże wystawy. Nawet widać kolejkę do wystawy teraz. Oj, ale zaczęło padać, idziemy dalej. Jesteśmy na Champs-Élysées. Patrzcie, nic nie widać, bo jest deszcz. Ale zaraz dojdziemy do Łuku Triumfalnego. Jak to się śpiewa, Wiktor? Champs-Élysées. Na razie nie znam melodii, nie wiem. Champs-Élysées. Nie znam takich. Co to za melodia? Nie znam takich nieznanych piosenek. Jaka to melodia? Yes.
Champs-Élysées, patrzcie. Światowa stolica mody Calvin Klein. Lululemon. Idziemy. Galerie Lafayette, Champs-Élysées. Idziemy. No i tu już są zakupy. Oglądam sobie, tu bym Wiktor nakręcił. Pierwsze piętro tam jest takie, powiedzmy, drogie firmy, ale jeszcze nie takie najdroższe. Pochodziliśmy sobie troszkę tam. To była przepiękna malowana torebka, słuchajcie. To wszystko są oczywiście bardzo, bardzo drogie rzeczy, drogich marek. Tam się bardzo podobała, słuchajcie. Ręcznie malowane wszystko. No i właśnie taki spacerek przez galerię, głównie dla Was to nagrywałam, bo może niektórzy nie mają szansy, nie będą mieć szansy zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. Bardzo niektóre rzeczy mi się podobały naprawdę. Zgadzasz się? Tutaj bardzo. Me too. Jedziemy teraz na górę. Tam już mamy butiki takie... projektantów z najwyższej półki. Pokazuję Wam tutaj takie różne urywki. Przepiękne buty były, słuchajcie. Oczywiście to jest wyłącznie zwiedzanie z mojej strony i pokazywanie Wam, co można tam zobaczyć. Max, bardzo, bardzo luksusowe, dobra produkty, piękne rzeczy wykonane jakościowo, no ale wiecie, jakie są ceny, na pewno się orientujecie. Szczególnie torebki, jakie potrafią mieć ceny u projektantów, takich wysokich półek. No ta była po prostu zjawiskowa od Prady. W dodatku pasowała mi do outfitu, ale wiadomo, że nawet jakby nie miałam ochoty kupować czegoś takiego, bo po prostu wiecie, no to nie są ceny dla rozsądnych ludzi według mnie. No ale piękne są, owszem. Najdroższe marki, warto sobie pooglądać, poinspirować się. Samo przebywanie w tym sklepie, oczywiście nie za długi czas, jest przyjemne. Można naprawdę się trochę nasycić tym takim trochę luksusowym filmem i tak dalej, obejrzeć piękne rzeczy. Oczywiście tutaj były przepiękne kurtki i bluzy takie z jedwabiu. Tutaj mamy Raban i też naprawdę bardzo, bardzo ładne rzeczy. No ale wiecie, ja tego nie traktowałam absolutnie jako jakieś zakupy, tylko po prostu jako doświadczenie. No i koniec wyprawy do galerii na Fajet, ale idziemy dalej. Łuk Triumfalny, muzeum. Oczywiście nie umieszkałam odwiedzić luksusowych salonów takich oddzielnych, bo to już wygląda całkiem inaczej. Powiem Wam, że Louis Vuitton teoretycznie nie można kręcić. No udało mi się coś tam nakręcić. I w ogóle dostajecie swojego osobistego doradcę zakupowego. Taka osoba może Wam wtedy opowiadać o cenach, pokazywać poszczególne rzeczy. No ja oczywiście nie prosiłam o doradcę, bo nie zamierzałam niczego kupować. Chciałam tylko obejrzeć, zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak wygląda sam salon i robienie takich zakupów. No takie drobne rzeczy można już jakieś kilkaset euro sobie kupić, jeśli ktoś jest bardzo, bardzo, że tak powiem, napalony, żeby coś sobie przywieźć z takiej luksusowej firmy z Paryża. No niektóre rzeczy naprawdę były ładne. Powiem Wam, że ta torebka z tymi kamieniami podobała mi się. Nie była zła. No i Dior, u Diora nagrałam jeszcze mniej. Takie właściwie tylko przebitki zdjęciowe będą. No ale wiecie, ja kocham Diora. Bardzo lubię stylistykę, przepięknie, ręcznie haftowane rzeczy, takie troszkę etnicznie, vintage właśnie stylizowane. No naprawdę te torebki tutaj, które zrobiłam je na zdjęciach, to no, zachwycające są, ręcznie haftowane, przepiękne to jest. Naprawdę można się nimi zachwycić. Nie dziwię się, że ktoś może się zakochać w takiej torebce i chcieć sobie ją kupić. Te buciki też mi się bardzo podobały. No też torebka ta malinowa we wzory byłaby naprawdę czymś dla mnie, nie powiem. Przepiękna. No i saddlebag oczywiście jest słynna. Też oczywiście można sobie na przykład taką wstążkę kupić, ale też jest to wydatek już rzędu kilkaset euro.
doszliśmy. Słuchajcie. Piramida w środku. Ustawiamy się do wejścia. Zrobiłam research, moi drodzy. No i ta piramida ma już ponad 30 lat, 34 około. Wzbudzała oczywiście wielkie kontrowersje przez wiele lat. W 89 została ukończona. No i tutaj widzicie oczywiście środek już Luwru. Zaraz będziemy zwiedzać sobie. Są my już w środku, w Luwrze. W Luwrze. Dobra, to jest na start. Kochani, oczywiście Louvre jest ogromny. Zaczynamy od skrzydła Richelieu. Tam jest sztuka europejska, od starożytnej, przez malarstwo europejskie. Tam jest dużo północnoeuropejskiego malarstwa, holenderskie. Ja kocham malarstwo holenderskie, niemieckie, angielskie itd., itd. Tutaj mamy akurat dział, gdzie jest Rembrandt, więc kocham po prostu, uwielbiam. Bardzo, bardzo lubię oglądać. Tu jest też jeden z moich ulubionych obrazów, geograf Vermeera. Cudowne po prostu to jest. Oczywiście są też działy ze sztuką użytkową. Tutaj przepiękne medaliony, takie modlitewniki. Uciekali, przez pustyni. Główna galeria. Włoskie malarstwo. Słuchajcie, to chyba będzie bardzo ważne ujęcie. Kolejki są takie, że szkoda gadać. W ogóle nie ma tu żadnego takiej dżyka, który by prowadził ludzi, żeby oni odchodzili stąd cały czas, tylko jest jakaś kupa. Natomiast no, wygląda to tak. Dama z łasiczką jest lepiej zorganizowana u nas. No, jest. Pięknie. Czyli? Pięknie, przepięknie. O, Aneczka. No, kobiece twarze mu dobrze wychodziły. Najsławniejszy rzeźb świata. Ten z Milo, we kolory, nawet złocone.